Pytołek roz dziadka, dejcie z mnie spróbować. Pyknął byk se fajkę, chciał byk w niej pogrzebać. Kiek napchął tabaku, to mi zaraz zgasło. Kiek se pociągnął, to mnie zaraz prasło. Klimek, a powiedz, ty na co dzień mówisz gwarą? No, nie na co dzień tak. A dlaczego na co dzień nie? Bo mi się trochę trudniej mówi. A musiałeś się uczyć specjalnie tej góralskiej mowy, żeby tutaj wystąpić z tym wierszem? Nie. Czyli w domu mówicie po góralsku? Tak. Pójdę dziś do lasu, bo słoneczko świeci. Zawołam ty syćkę od sąsiadów dzieci. W lesie jest wesoło, dzięcią dzieło stuko, od czasu do czasu kukułka za kuko. Dobrze zewkie sące, mam jakiś ik drobny, to ty z mojej rocki nie będą chudobny. Takiej trudności, żeby po góralsku powiedzieć, to nie miałam, bo mówię po góralsku, tak. A u ciebie w domu mówi się po góralsku? No, dziadek, babcia tak więcej mówią. Niech się łazlego po lesie, niech dudni po dziedzinach, po dolinach. Oglądając i oceniając występy, można właśnie zauważyć, kto mówi gwarą w domu na co dzień. I jest to słyszalne i widoczne rzeczywiście podczas występów, bo niektóre dzieci mają problemy z końcówkami, z akcentem na pierwszą sylabę, także widać, że te dzieci mniej w domu na pewno rozmawiają gwarą. Fakt taki w tym roku, że więcej uczestników jest w literackiej kategorii, co też świadczy o tym, że jednak tą gwarą chyba dzieci mówią coraz mniej. I psy soszte zmięknie, gdy się chłopi zgichną. Hej, zeszli się chłopi nad polaną w lesie. Śpiewają, rajcują, a szum w dal się niesie. Dlaczego się zdecydowałaś wziąć udział w tym konkursie? Chciałam, bo wiem, że jest ktoś taki jak pan Stanisław Kubiniec i chciałam, żeby nikt o nim nie zapomniał, żeby jeszcze pamiętali wiersze, żeby każdy wiedział, kto to jest pan Stanisław Kubiniec. Międzygminny konkurs imieniem Stanisława Międzykubińca odbywa się po raz 24. Powstał w setną rocznicę urodzin poety, która była u nas w gminie Kościńsko dosyć hucznie obchodzona. Pomysł poszerzenia tego konkursu, bo wcześniej funkcjonował w szkole podstawowej w Kościelisku i to był konkurs szkolny, a od tego momentu w zasadzie to było równorzędne z powstaniem gminy Kościelisko. Po odłączeniu od gminy Taczańskiej powstał właśnie pomysł organizacji konkursu międzygminnego. Zaprosiliśmy szkoły z terenu Podhala, Spisza, Orawy. Z roku na rok tych dzieci jest coraz więcej. Na nic gazdowanie, będę muzykantem. Cieszy mi muzyka, bo nie trzeba nic robić. Ja nie na gęślickach, wcale nie zaschodzi. Zimcie nie muszę, bo same kłopoty. Dzieci mam kołysać, a potem do sopy. Przedaj tatu konia, razem z koniem sąki. Ja ci będę grował, a ty będziesz w końcu Bóg zapłać. Pięknie to zauważam w tych dzieciach, w tej młodzieży, jak wspaniale płyną, fruną jak ptaki z wiatrem. To słychać w tych akcentach, tą miłość, tą gwarę naszą, która zawsze go do się zaginie gwara, w życiu nie zginie, bo się w sobie będzie budziła. I to jest cudowne, gratulacje wielkie i dla tych, co przygotowywali tych uczniów i dla nich samych. Wielkie brawa.